Witam Was, moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed Wami pierwszy odcinek takiej miniserii z gry Oxygen Not Included. Nie przejmujcie się tym podpisem Thermal Upgrade, ponieważ zaraz sobie to wszystko tutaj wyjaśnimy. Moi drodzy, jest to miniseria, którą chciałem nagrać już od dłuższego czasu, jednakże wstrzymywałem się z tym dość długo, ponieważ twórcy tej gry, czyli Clay Entertainment, czyli też twórcy świetnego Don't Starve i Don't Starve Together, którego kiedyś razem z Fezem ogrywaliśmy na kanale. I moi drodzy, jest to kolejne podejście do survivalu, czy też do gry w przeżycie, stworzonej przez właśnie Clay Entertainment. I z tą różnicą, że to, co tutaj przed sobą widzicie, to gra stricte science fiction. A dokładniej takie połączenie właśnie tego survivalu znanego z, wiecie, z Don't Starve'a plus zabawa w taką kolonię mrówek. Takie, wiecie, jak często gęsto w tych amerykańskich filmach, taka kolonia mrówek właśnie gdzieś tam zaprezentowana w tym takim szklanym terrarium, czy jak to się tam nazywa, w szklanym pojemniku i patrzymy na to, jak mrówki drążą różnego typu tunele i gdzie mają swoje magazyny, etc., etc., takie tam rzeczy. No i moi drodzy, Oxygen Not Included jest właśnie tego typu grą. Gra jest cały czas w czasie tak naprawdę wytwarzania, ponieważ premiera gry ustalona jest na bodajże maj 2017, także ta gra wkrótce... Mamy kwiecień prawie, tak? W momencie, kiedy ja to nagrywam, mamy już nawet kwiecień z tego, co widzę. Słuchajcie... Wkrótce ta gra wyjdzie z Early Accessu, czy też po prostu z wersji Development Build, ponieważ nie jest to ani alfa, ani beta, jest to po prostu Development Build, do którego mam dostęp i wy również możecie go mieć za przysłowiowe 10 zł, a tak naprawdę za dość więcej, ale to zostawię na późniejsze gdzieś tam odcinki. No i moi drodzy, ta miniseria będzie się pojawiać przez 7 dni, przez 7 najbliższych dni, czyli dzisiaj zaczynamy, jest poniedziałek, a skończymy w niedzielę. No chyba, że wcześniej zginiemy, no to ta seria będzie o wiele krótsza, ale wątpię, żebyśmy wcześniej zginęli, ponieważ ja w tą grę bardzo długo, ale to naprawdę długo zdążyłem już sobie rozegrać, ale nie na najnowszym upgrade'zie, na który czekałem, aby móc rozpocząć nagrywać z Wami właśnie tą miniserię. Ponieważ najnowszy upgrade, czyli Thermal Upgrade, no, był zapowiedziany już od dość dawna i wnosi sporo rzeczy, których ja do tej pory nie widziałem. I tak naprawdę będą to świeże wrażenia, jeżeli chodzi o ten Thermal Upgrade. I przy okazji dostaliśmy kolejną porcję przedmiotów, budynków, jakichś biomów, dużych cudzysłów tutaj wstawcie, które pojawią się przy okazji tej ostatecznej wersji gry. Dlatego bardzo mnie ciekawi, co zostało teraz dodane, co zostało, jakie błędy zostały naprawione. No i dlatego też już bez większego gadania rozpoczynamy nową rozgrywkę. Klikamy sobie no New Game, wygenerujemy świat i zobaczymy tak naprawdę, z czym będzie się to jadło. Ponieważ tak jak mówię, pojawiły się zupełnie nowe przedmioty, w sensie nowe zasoby, nowe biomy w grze i tak naprawdę dzięki temu troszeczkę będzie tutaj, no nawet bym powiedział, dość dużo zmian. O i wreszcie mamy też ten, jak on się nazywa, mamy wreszcie, słuchajcie, wskaźnik wewnątrz gry. No i dobra, pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że nasza kolonia będzie się nazywać Space, nie Supa, Space Y. Bo mogę tak ją nazwać, po prostu, tutaj nie ma żadnego procesu myślowego. No i dobrze, moi drodzy, to są nasi bohaterowie, tak ich nazwijmy, a dokładnie nazywają się oni duplikantami. To są po prostu klony, klony niedoskonałe, które różnią się od siebie i to tak dość mocno. Początek gry zawsze jest najtrudniejszy, ponieważ potrzebujemy takich duplikantów, którzy przez długi czas będą w stanie przeżyć na tych podstawowych warunkach, czyli
w Ciemnogrodzie tak zwanym. Czyli na tym początku, kiedy tak naprawdę zostaniemy rzuceni na tą planetę i będziemy musieli przeżyć, dopóki nie rozbudujemy się i nie zaczniemy stawiać pierwszych kraków i nie zbudujemy jakiejś tam mniejszej czy większej bazy. Dlatego też warto spojrzeć właśnie na ich atrybuty. Po pierwsze, będziemy dużo kopać, więc potrzebujemy kogoś, kto nie dość, że dość jest dobrym atletą, to jest dobry w kopaniu, to jeszcze ma dość dobre konstrukcje, potrafi po prostu, wiecie, stawiać konstrukcje. Potrzebujemy też kogoś, kto ma dość dużo siły i mamy już pierwszego naszego duplikanta, który mógłby z nami zostać. Jednakże, tak jak widzicie, Decor Expectation 10. To jest za dużo. Na początku Decor waha się w granicach minus 10 do minus 25, więc w tym momencie jemu będzie rósł stres właśnie przez to, że nie będzie znajdował się w środowisku, w którym mamy dość wysokie standardy dekoracji. Poza tym mamy stres response, czyli w jaki sposób reaguje na stres destructive, czyli będzie niszczył budynki, to co my zbudujemy. I niestety takich, słuchajcie, osób nie potrzebujemy. W żadnym wypadku nie potrzebujemy tego typu osób. Nie potrzebujemy duplikantów, którzy tak naprawdę w jakiś mniejszy lub większy sposób źle reagują na stres, na to, co tutaj się tak naprawdę będzie z nimi działo. Kolejna sprawa, najlepszy dla nas byłby właśnie ktoś, kto wymiotuje albo zasypia, albo coś w tym stylu, dlatego żaden z tych duplikantów, pomimo że ten jest bardzo kuszący, no to niestety decor expectation, czyli te wymagania dekoracyjne go troszeczkę pogrążają. Dlatego zacznijmy sobie od pierwszego. Troszeczkę go weźmiemy, przeszuflujemy i poszukamy, przeszuflujemy, przemieszamy i zobaczymy, co on tak naprawdę tutaj posiada. Dector Expectation. Kurczę, widzę, że coś się pozmieniało. O, minus 20. Nie, ty już tutaj nie przydasz się. Mamy za to jakąś kobitkę, która no, konstrukcję ma niby dobrą. Cannot perform job research. Nie. Narkoleptik. Mamy dość silnego kolesia, ale jest destructive. Też nie. Loud sleeper. Tym bardziej nie. Atleta, digging, gastrofobia. Ja widzę, że dość dużo się pozmieniało w tej kwestii i niestety, ale nasi... gastrofobia, ale destructive. Kurczę, widzę, że nasi tutaj duplikanci w zupełnie inny sposób się teraz tak naprawdę zachowują. Jeżeli mógłbym tak to powiedzieć, tak to nazwać. Dobra, zobaczmy dalej. Medycyna, digging plus 10, slow learner, ale niestety decor expectation jest dość wysoki. Construction. Minus 5. Atleta, kreatywny i potrafi, że tak powiem, no dość dobrze stoi z nauką. Dlatego ciebie weźmiemy i ty się będziesz nazywał Harold. Nie, nazwiemy go Mac. Po prostu. Pan Mac będzie tak się nazywał ten pan. Dobra, kolejny z duplikatów. Mamy ich trzech na początku, dlatego warto tutaj rozłożyć w taki sposób te atrybuty, aby mogli się w pewien sposób ze sobą, wiecie, uzupełniać. No i mamy tak naprawdę kolesia, który, tak jak widzicie, ma dość... Ma tak naprawdę jest od wszystkiego. Oczywiście nie będzie od wszystkiego, ale postaramy się zrobić tak, aby ten koleś jak najwięcej rzeczy mógł robić, takich, które są nam potrzebne. Dodatkowo może jeść bardzo dużo i różnych rzeczy i nie będzie chory, ponieważ ma żelazny żołądek i jest tylko i wyłącznie narkoleptyczny, to znaczy może zasnąć w każdym dowolnym miejscu. No i tak jak ten też reaguje na stres poprzez wymioty. No i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że pan Mac jest amphibious, czyli potrafi... Duplicant moves as quickly underwater as they do on the land, czyli tak samo porusza się pod wodą jak i na lądzie, czyli jest w miarę dobry. Iron God, spoko. Ty będziesz się nazywał Neutro.
Po prostu, bo jesteś neutralny dla mnie. Jesteś dodatkowo szefem, ten jest biegaczem, to też tutaj jest ważna rzecz. No i jeszcze został Otto, którego wziąłbym, tylko że będzie on nam za dużo niszczył. Digging, Mohens, Yoko. O, mamy kogoś od kopania. Decor Expectation 5. Zaryzykujemy, moi drodzy. Zaryzykujemy i ty będziesz się nazywać. Digit, po prostu, będziesz się nazywać Digit, moja droga. Dość dobry, co prawda nie może tutaj wykonywać jakichś researchów, czyli po prostu nie może być naszym naukowcem, ale patrząc na pozostałe, słuchajcie, na pozostałe tutaj traity, które posiada, czyli jest dobrym kopaczem, potrafi budować, jest kreatywna, ma, no, powiedzmy, jakąś tam siłę, nada się idealnie, jak na sam początek. Dobra, rozpoczynamy naszą kolonię, moi drodzy, i zobaczymy, co tak, w jakim środowisku wystartujemy. I widzę, że w bardzo dobrym środowisku. A, uwaga! Twoja załoga obudziła się mile, czy też raczej powinno tutaj być napisane kilometry pod ziemią, w dość nieprzyjaznym środowisku jakiegoś ciała niebieskiego. Nie mają przy okazji pojęcia, dlaczego się tutaj znaleźli. Najlepiej byłoby rozpocząć kopanie. I to jest, słuchajcie, nasz cel. Dokopać się do powierzchni. Tak naprawdę endgame polega na tym, aby dokopać się do powierzchni. Tylko że na powierzchni na razie nic nie ma, więc jest słabo. Dobra, pierwsze co, ja zapauzowałem sobie rozgrywkę i chcę zobaczyć, jak wygląda nasze środowisko w pobliżu. I powiem wam, mamy dość dużo wody, mamy sporo metalu. Niestety, największa ilość metalu, która znajduje się w tym miejscu, a ten metal będzie nam potrzebny, copper ore, czyli miedź. Wewnątrz niej znajduje się próżnia. Próżnia, która zaśnie nam powietrze i obniży ciśnienie powietrza w tych okolicach. Jednakże z tego, co widzę, to mamy wodę, mamy sporo rzeczy, które przydadzą nam się do przeżycia, więc tak naprawdę nie pozostaje nam teraz nic innego, jak tylko rozpocząć kopanie, moi drodzy. I tak też zrobimy. Zaczniemy właśnie od kopania. Gdzie to jest kopanie? I będziemy kopać, no, z priorytetem 6, bo tutaj możemy też, słuchajcie, priorytetyzować nasze właśnie różnego typu akcje. Nie pamiętam, co prawda. Wow, pozmieniano. Dobra, spoko, może być. Nie mogę używać skrótów klawiszowych, bo przerwę sobie nagrywanie, więc jest źle. Ale okej, zobaczymy, jak to będzie. Rozpocznijmy kopanie. Rozpocznijmy kopanie. W jaki sposób mogę priorytetyzować pod F9? No to nie będzie fajne. Wcześniej można było to zrobić po prostu pod P i dalej można zrobić pod P. Super. Dobra. Basic Controls, Colony Management, nie jest to nam potrzebne. Możemy za to rozpocząć budowanie bazy. Potrzebujemy troszeczkę więcej raw mineral, super. Możemy wybudować w tym momencie storage space. Tylko czy ja chcę go budować z tej strony, czy nasza kolonia będzie się rozrastać z tej strony? Odpowiedź brzmi, raczej wybudujemy go z tej strony, więc zaczniemy budować w taki sposób naszą kolonię i z tej strony będziemy sobie odkrywać kolejne części tak naprawdę naszej, można by było powiedzieć, kolonii. Przy okazji, the duplicate movement, super, dzięki gro. Czy to się dalej robi tabem? Przyspieszamy sobie troszeczkę rozgrywkę. I teraz najważniejsza rzecz. W jaki sposób my chcemy ugryźć tutaj to całe budowanie? Najważniejsze jest to, aby się, że tak powiem, nie zniechęcić i zacząć od tak naprawdę dzielenia terenu w taki sposób, abyśmy czuli się w nim komfortowo. Dlatego będziemy to robić w taki sposób, że będziemy sobie budować to wszystko tak naprawdę. Będziemy to wszystko budować sobie w jakiś tam sposób sweep, czyli wszystko zostanie wysłane do storage'a, tylko że nie mamy storage'a, więc okej, okay, więc będą budować chłopaki i dziewczyny na bieżąco. I zmienimy sobie od razu priorytet 8 na wybudowanie tego. Super, cieszę się z tego powodu. A widzę, że jakieś tam małe bugi graficzne pod tytułem kolory tych naszych toolsa, tych naszych, wiecie, tych naszych narzędzi. Niestety troszeczkę się widzę, że
w pewien sposób troszeczkę się tutaj psują, ale to nie zmienia faktu, że jakoś będziemy musieli z tym sobie poradzić. No i dobra, zaczynamy od tego, w którą stronę chcemy budować. Z racji tego, że mamy sporo algi tutaj u góry, dlatego zaczniemy budować nasze pomieszczenia, czy też naszą bazę zaczniemy budować do góry i do góry będziemy się piąć, ponieważ im niżej, tym bliżej, oczywiście jest to dość logiczne, prawda? Im głębiej w planetę, tym będzie goręcej, bo przecież planeta ma jakieś jądro. No chyba, że będzie coraz zimniej, to znaczy, że planeta jest już obumarła i musimy po prostu biec jak najszybciej do góry, bo wszystko od dołu zacznie powoli, powoli zamarzać. I no będziemy musieli się spieszyć. Niestety nie ma jeszcze endgame'u, czyli dokopanie się do powierzchni nic nam nie daje, więc może być słabo, jeżeli okaże się, że mamy zamarzniętą planetę, ale może się okazać, że tak nie będzie i wtedy będziemy bardzo szczęśliwi. No ale dobra, pierwsze co robimy, to zaczynamy budować naszą, słuchajcie, bazę. Baza jest, że tak powiem, dość ważna do budowania i musimy to sobie jakoś rozplanować. Dlatego też rozplanujemy to właśnie w taki sposób, że będziemy budować dość duże przejścia. Duże przejścia w tym sensie będą one nam potrzebne po to, abyśmy mogli, słuchajcie, jak najwięcej tlenu i jak najwięcej, no tutaj mamy carbon dioxide, czyli dwutlenku węgla, żebyśmy mogli transportować pomiędzy piętrami. Ponieważ nasi tutaj duplikanci zużywają tlen. Tak jak widzicie, mamy tutaj dość dużo tlenu, prawda? Mamy też oxylite, czyli kamień, który produkuje tlen, ale podczas produkcji tlenu sam kamień zaczyna się spalać tak naprawdę, czy też rozpadać. Dlatego też musimy mieć na tym pieczę. Jak on zniknie, to musimy w inne sposoby tak naprawdę się tutaj zastosować, aby móc budować kolejne, wiecie, jakieś generatory powietrza. I fajnie, że tego powietrza dość dużo mamy tutaj w pobliżu. Mamy też fajnie, że mamy tą wodę. I widzę już mniej więcej, gdzie będziemy starali się wybudować jakieś inne zbiorniki, które przydadzą nam się w późniejszym czasie. Niemniej jednak rozpoczynamy naszą budowę bazy, tak jak już wcześniej wspomniałem. No i zaczniemy właśnie od tego, że wykopiemy sobie tunel, który będzie prowadził właśnie w taki sposób, będzie prowadził nas w górę. Przy okazji damy sobie tutaj i wszystko spriorytetyzujemy na szósteczkę. I dobra, tak to będzie wszystko wyglądać. A ja przy okazji przejrzę pracę, kto co może robić. Na razie wszyscy robią wszystko. Dopiero jak już ustalimy mniej więcej, w jaki sposób ma wyglądać nasza baza i w ogóle i w szczególe, no to wtedy będziemy mogli powiedzieć, gdzie tak naprawdę chcemy to wszystko tutaj poukładać. Przy okazji, myślę, że tutaj też zbudujemy sobie wychodek w tym miejscu. Z tego względu, że wychodek jest rzeczą, która jest bardzo, ale to bardzo potrzebna, jak na pierwsze momenty grania. Wiem, że wychodek zajmuje, proszę bardzo, pokażę wam przy okazji, wychodek zajmuje dwa miejsca, więc fajnie by było go zbudować w tym miejscu i też tak zrobimy, więc on tutaj się będzie zakolejkowany do wybudowania. Zanim to oczywiście będzie zrobione, to trzeba będzie jeszcze włączyć kopanie pod tłem w taki sposób i przy okazji tego kopania, moi drodzy, wszystko dajemy na cały ten obszar dajemy sobie na szóstkę, żeby było wykonane w pewnej kolejności. No i dobra, i zobaczmy, w jaki sposób teraz sobie nasi duplikanci tutaj poradzą. Tu przy okazji mamy również jedzenie, ponieważ nasi duplikanci potrzebują jeść, co chyba rozumie się samo przez się. I jeżeli oni nie będą mieli jedzenia, jeżeli nie będą mieli dostępu do tego jedzenia, no to w pewnym momencie zaczną umierać z głodu. Mamy również nasz poziom stresu. Jest to chyba rzecz, która jest bardzo, ale to bardzo znana przy okazji właśnie, słuchajcie, naszego tutaj gry w Don't Starve'a, również stres się pojawia i oni będą żygać. Pamiętajcie, ustaliliśmy sobie, że jeżeli nasi duplikanci są zestresowani, to będą wymiotować po prostu i będziemy mieli wtedy problem. Przy okazji, zacznijmy sobie też tutaj jeszcze w tym odcinku. Myślę, że troszeczkę ten odcinek przedłużę, ponieważ te odcinki chcę utrzymać w okolicach 20 minut. Moi drodzy, ustalimy sobie, kto co robi.
Po pierwsze, neutro. Nasz neutro potrafi robić wszystko, ale on jest szefem kuchni. Więc, a przy okazji też widzicie, kto tutaj potrafi kopać. Mac nie będzie na razie kopał, ponieważ nie potrafi. Albo dobra, niech na razie kopie, żeby troszeczkę mu się podniosło. Ale na pewno tak, gotować będzie neutro, kiedy już będziemy mogli gotować. Z racji tego, że Mac ma najwięcej tutaj atrybutu kreatywności, czyli sztuki, to właśnie on będzie, słuchajcie, pracował przy sztuce, czyli po prostu będzie naszym tak jakby sztukmistrzem. Za kompost będzie odpowiedzialna Digit, z tego względu, że ona ma najwięcej tinkeringu, co jest potrzebne. No i ewentualnie Neutro, bo on ma jeden tinkeringu, więc ewentualnie może coś tam zrobić. Research, osoba, która ma wyższy learning, czyli w tym wypadku Mac, czyli Mac nie będzie walczył. W razie gdyby przyszło do walki, on nie walczy. Musimy po prostu, wiecie, to jakoś tutaj zbalansować, żeby nasi duplikanci nie czuli się źle w tym, co robią. Liquid Cooler Fan. Nie mam pojęcia, co to jest. Operate the Hydro Fan to cool areas. I musi mieć tinkering, więc Mac odpada i odpada Neutro, ponieważ pewnie będzie to zadanie trudne i to coś będzie mogło się popsuć, więc zostawiamy osobę, która ma najwyższy tinkering. Power. Kto będzie generował energię? Będzie ją generował Mac. Z tego względu, że ma najwięcej, jest najlepszym atletą. Kto będzie naprawiał? Naprawiać będzie Neutro i Digit na zmianę. Kto będzie zbierał rzeczy? Digging, czyli Mac po raz kolejny nie będzie tego robił. Kto będzie zbierał owoce naszej pracy? To jest ważne. Dlaczego tutaj odznaczę osobę, która ma najmniej? Z tego względu, że jeżeli nieumiejętną osobę damy do zbierania jakichś naszych, wiecie, plonów i tak dalej, no to niestety może zdarzyć się tak, że po prostu zniszczy ona roślinę, która wydaje te plony, więc on odpada. Sweep. Oczywiście Mac oraz Neutro w ważniejszych sytuacjach, ale bardziej Mac. Kto będzie budował? Budować będzie ta dwójka, ale ta dwójka nie może, ponieważ musi też kopać. Dlatego też zrobimy tak. Neutro nie będzie kopał, Neutro będzie budował. Ty też będziesz budował Mac, bo możesz. I kto będzie dostarczał? Dostarczać będą ci dwaj. Digit nie będzie tego robić. Kto będzie budować? Budować nie będzie Digit. Budować będzie Neutro, który nie będzie kopał. Okej, mamy mniej więcej ustalone, kto co robi. I sobie jeszcze tylko zrobimy coś takiego, słuchajcie. Zrobimy coś takiego w postaci, chwila, tu coś mi się zawaliło, więc potrzebuję G, czyli potrzebuję tutaj sprzątnąć to, co się zawaliło. I spoko. No i dobra, i teraz tak. Budowa kibelka dajemy na 7, ponieważ jest to potrzebne. Sweep, czyli zebranie wszystkich rzeczy do storage unitu, dajemy sobie też na 6. I osoba, która jest za to odpowiedzialna, czy też osoby, które są za to odpowiedzialne, będą to w tym momencie robić. A w tym samym czasie osoby, które są przydzielone do tego, aby po prostu pracować fizycznie, wykopią, moi drodzy, coś takiego. Nie będę kopał tego oksylitu, z tego względu, że oksylit jest nam w tym momencie potrzebny. Zrobiło się pod szóstką. Dobra, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie ten pierwszy odcinek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Od razu wam odpowiem, że jest to seria nagrywana z lekkim wyprzedzeniem, dlatego jeżeli zadajecie jakieś pytania, czy coś w tym stylu, to nie zobaczycie mojej odpowiedzi w żadnym z odcinków, który pojawi się w przyszłości, ponieważ ja nagrywam tą serię z wyprzedzeniem i to takim dość dużym. I dlatego też, jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, ale ja będę odpowiadał wam tylko i wyłącznie komentarzem na komentarz, z tego względu, że tak jak już wspomniałem, no najzwyczajniej w świecie nie mogę wam odpowiedzieć w czasie rzeczywistym, bo jest to seria nagrywana z lekkim wyprzedzeniem. I jak na razie, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!